W tej chwili oświadczenie wygłosi pan senator Stanisław Lamczyk. Dziękuję bardzo. Panie Marszałku, Szanowna Wysoka Izbo, składam interwencję do pana ministra Andrzeja Adamczyka spowodowana dzisiejszą paraliżem znaczy przewozach właśnie pasażerów na właśnie linii Trójmiasto Kraków, spowodowana systemem na lokalnych centrach sterowania ruchem kolejowym. Znaczy według załóżmy pierwszych informacji był to właśnie cyberatak i tak to wygląda, ponieważ informacja, która się teraz pojawiła, że to jest przeformatowanie czasu, to jest no nieprawdziwa informacja. Wielokrotnie w trosce o bezpieczeństwo Polaków na komisjach infrastruktury, jak również jeszcze w interpelacjach, w rozmowach, mówiliśmy o zagrożeniach, jakie właśnie grożą przez sterowanie, złe sterowanie ruchem kolejowym. Całkowitą opiekę nad systemem sterowania ruchem kolejowym nadal ma Bombardier i Thales. I wiemy, jak te linie są właśnie konserwowane i jak one są tutaj, w jaki sposób są one tutaj pilnowane. W sposób, one są, jeżeli jest jakaś awaria, to jest właśnie gaszony pożar. A tak nie powinno być i dlatego sądzę, że jestem przekonany, że to jest właśnie źle robione. Znaczy też nie wzięto pod uwagę sugestie specjalistów, że nie nadano systemowi sterowania nad koleją pełnego statusu infrastruktury krytycznej w sensie militarnym. Tak jak właśnie to zrobiła, czy właśnie Ukraina, czy zrobi to Czesi. U nas tego nie zrobiono. Dlatego mam pytanie do pana ministra Adamczyka, kto ponosi odpowiedzialność za ten stan rzeczy, jaki mamy obecnie i kto ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo Polaków, którzy będą chcieli w dniu jutrzejszym czy później kursować pociągami w tej sytuacji, jaka jest. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, panie senatorze.